Wir wollen aus Römer 5, Vers 1 bis 11 lesen. Przeczytamy z listu do Rzymian z 5 rozdziału od wiersza 1 do 11. Rzymian 5 rozdział od wiersza 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Wir haben im Lied gesungen, in deine Wahrheit führ uns ein, lass unserem Glauben Richtschnur sein. Śpiewaliśmy w tej pieśni, wprowadź nas w Twoją prawdę i spraw, aby Twoje słowo było dla nas tym kierunkowskazem, czym tym miarodajną rzeczą dla nas tym. Und den Herrn Jesus gebeten im Gebet, dass wir durch sein Wort etwas erfahren. Prosiliśmy Pana Jezusa w modlitwie, abyśmy dowiedzieli się coś o Nim przez Jego Słowo. Der Römerbrief ist die wunderbare Grundlage für unser Glauben. List do Rzymian jest cudownym fundamentem dla naszej wiary. Und deswegen wollen wir versuchen, diesen Abschnitt uns ein wenig anzuschauen. Dlatego chcemy spróbować się przyjrzeć bliżej temu miejscu biblijnemu. Der Römerbrief ist einfach, was die Einteilung angeht. List do Rzymian jest prosty, jeśli chodzi o jego podział. Kapitel 1 bis 8 ist die Lehre des Römerbriefes. Rozdział 1 do 8 stanowi naukę tego listu. Kapitel 9 bis 11, was ist mit Israel? 9 rozdział do 11 nam mówi o tym, co się stanie z Izraelem. Kapitel 12 bis 16, praktische Konsequenzen aus der Lehre des Briefes. 12 rozdział do 16 przedstawia praktyczne konsekwencje z tej nauki tego listu. Die Kapitel 1 bis 8 teilen sich noch einmal in zwei Teile. Rozdziały 1 do 8 jeszcze raz można podzielić na dwie części. Und zwar mit diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben. A mianowicie z tym fragmentem dzisiejszym przeczytanym. Endet der Teil, der sich mit dem Problem unserer Sünden beschäftigt. Kończy się część, ta pierwsza część, która zajmuje się problemem naszych dokonanych grzechów. Und ab Kapitel 5, Vers 12 geht es nicht um unsere Sünden, sondern um das böse Prinzip, unsere Natur, die Sünde. A od 5 rozdziału 12 wiersza nie chodzi już o nasze grzechy, tylko o tą złą zasadę, o naszą złą naturę, o ten grzech. Eine Besonderheit dieses Briefes ist zudem auch, dalszą szczególnością tego listu jest jeszcze to, dass jeder Abschnitt mit einem Lob endet, mit einer Doxologie. Że każdy fragment, czy każdy podział tego listu kończy się taką pochwałą, tak zwaną doksologią. Heute haben wir die erste gelesen. Dzisiaj czytaliśmy pierwszą. Heute morgen haben wir Kapitel 8 gelesen. Dzisiaj rano czytaliśmy rozdział 8. Das ist die zweite. Tam znajdziemy drugie takie chwalenie Boga. Kapitel 11 endet mit O Tiefe des Reichtums.
11. rozdział kończy się słowami o głębia bogactwa. Und Kapitel 16 endet mit dem aber. A 16. rozdział kończy się temu, który. Jetzt wollen wir uns diesen 11 Versen zuwenden. Przyjrzymy się więc tym 11 wersetom. Und es ist eine Fülle darin, die wir kaum fassen können. Znajdziemy w tym pełnię, którą prawie wcale nie jesteśmy w stanie pojąć. Zuerst einmal möchte ich zeigen, dass dieser Abschnitt uns noch einmal vor Augen führt, wer wir waren. Na początku chciałbym pokazać, że ten fragment pokazuje nam naprzód, kim byliśmy. Das ist ganz wichtig, to jest bardzo ważne, weil wir dann gegenüber dem, was wir waren, sehen, viel höher schätzen, als was Gott aus uns gemacht hat. Ponieważ w kontraście tego, co czy kim byliśmy, potrafimy o wiele bardziej cenić to, kogo z nas Bóg uczynił. Wenn wir in ein Geschäft gehen, um zum Beispiel für die Ehe Ringe zu kaufen, jeśli idziemy do sklepu, aby kupić na przykład dla początkującego się małżeństwa obrączki, was nimmt dann der Goldschmied? Cóż wtedy ten złotnik wyciąga? Ein weißes Tuch? Białą jakąś chusteczkę? Nein, ein schwarzes Tuch. Nie, czarną chustkę. Warum? Dlaczego? Weil der Unterschied zwischen schwarz und gold viel höher ist als zwischen weiß und gold. Ponieważ różnica między kolorem złotym a czarnym jest o wiele większa niż pomiędzy białym a złotym. Und jetzt zeigen wir die ganze Schwärze unserer Natur. A teraz pokażemy całą czernię naszej złej natury. Vers 6. Wiersz 6. Wir waren kraftlos. Byliśmy słabi albo bezsilni. Wir aus unserer Natur können nichts. My z naszej natury nie potrafimy niczego. Das hat die Menschheit unter Gesetz jeden Tag zu tausenden bewiesen. To ludzkość, która była pod zakonem, udowodniła codziennie po 1000 razy. Nebenbei bemerkt, na marginesie mówiąc, deswegen ist es auch völlig zwecklos, sich heute unter ein Gesetz zu stellen. Dlatego też jest to całkowicie bezsensowne, aby dzisiaj samego siebie stawiać jeszcze pod zakon. Unsere Natur ist ohne Kraft. Ponieważ nasza natura nie posiada żadnej siły. Zweitens, po drugie, auch Vers 6, także wiersz 6, für Gottlose gestorben. On umarł za bezbożnych. Vielleicht bist du in eine gläubige Familie geboren. Być może urodziłeś się w rodzinie wierzących rodziców. Das ist eine große Gnade. Jest to wielką łaską. Aber du bist gottlos. Ale ty jesteś bezbożny. Ohne den Herrn Jesus. Bez Pana Jezusa. Was bedeutet gottlos? Co oznacza bezbożny? Man könnte auch übersetzen Atheist. Można by też przetłumaczyć słowem ateista. Also, erstens kraftlos, zweitens gottlos. Więc po pierwsze bezsilny, po drugie bezbożny. Drittens, Vers 8. Po trzecie wiersz 8. Da wir noch Sünder waren. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Das ist schon ein Hinweis auf den nächsten Abschnitt. To już jest wskazówka na następny fragment tego listu. Wir sind Sünder. Jesteśmy grzesznikami. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ich möchte es versuchen, an einem einfachen Beispiel klarzumachen. Chciałbym spróbować to wytłumaczyć na podstawie prostego przykładu. Warum hat ein Apfelbaum Äpfel? Dlaczego jabłoń nosi jabłka? Weil er ein Apfelbaum ist. Ponieważ jest jabłonią. Oder? Czy nie? Warum sündigen wir? Dlaczego grzeszymy? Weil wir Sünder sind. Ponieważ jesteśmy grzesznikami. Also die Tat, die Sünde, więc ten uczynek, ten dokonany grzech, ist die Folge
weil wir Sünder sind. Jest następstwem tego, że jesteśmy grzesznikami. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Grzeszymy, gdyż jesteśmy grzesznikami. Aber nicht umgekehrt. Ale nie jest na odwrót. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. Nie dlatego jesteśmy grzesznikami, bo grzeszymy. Sondern unsere Natur ist so. Tylko nasza natura już sama w sobie taka jest. Das ist ganz wichtig, um dann die nächsten Verse zu verstehen, aber das ist nicht das Thema heute. To jest bardzo ważne, aby zrozumieć te dalsze wersety w następnym fragmencie, co jednak nie jest dzisiejszym naszym tematem. Kraftlos, gottlos, Sünder. Bezsilny, bezbożny grzesznik. Und jetzt kommt der Höhepunkt. A teraz dochodzimy do szczytu. Vers 10. Wiersz 10. Wir waren Feinde Gottes. Byliśmy nieprzyjaciółmi, czy też wrogami Bożymi. Was bedeutet das? Co to oznacza? Vielleicht sagst du, ich bin nicht gegen Gott. Być może mówisz, ja nie jestem przeciwko Bogu. Aber es geht hier nicht, wie ich über Gott denke. Ale tutaj nie chodzi o to, jak ja myślę o Bogu. Sondern es geht um unsere, ich sage einmal ein schwieriges Wort, juristische Position. Ale chodzi, ja to wytłumaczę trochę trudnym słowem, chodzi o nasze nasz prawny stan. Ich auch versuche das auch an einem einfachen Beispiel klar zu machen. Spróbuję to wytłumaczyć prostym przykładem. Wir haben Gott sei Dank Frieden. My dzięki Bogu mamy zewnętrzny pokój. Aber stellen wir uns einmal vor, es würde wie in vielen Ländern Krieg ausbrechen. Ale wyobraźmy sobie, że tak jak jest obecnie w wielu krajach, nagle wybuchłaby wojna. Dann gibt es das eine gegen das andere. To wtedy jest tak, że jedna strona jest przeciwko drugiej stronie. Wir erleben das leider auch heute, wenn wir einmal schauen in die Nachrichten. Niestety i dzisiaj to doświadczamy, gdy tylko byśmy na krótko spojrzeli do wiadomości. Und jetzt stellen wir uns vor, ich wäre Journalist. I teraz wyobraźmy sobie, że ja byłbym dziennikarzem. Ich möchte einen Bericht schreiben über die Kämpfe von Syrien gegen Ägypten. Chciałbym napisać jakiś fragment czy jakiś artykuł na temat wojen czy walk pomiędzy Syrią a Egiptem. Ich gehe in das Land Syrien. Ja idę do, czy podróżuję do kraju Syrii. Und plötzlich gibt es einen Angriff von Ägypten. I nagle jest dokonany atak ze strony Egiptu. Ich bin in der Mitte von Soldaten. Ja jestem w pośrodku innych żołnierzy. Was machen die Ägypter mit mir? Cóż Egipcjanie ze mną uczynią? Sie nehmen mich gefangen. Wezmą mnie w niewolę. Ich kann noch aufzeigen und sagen, ich bin Journalist, ich bin kein Feind. Mogę jeszcze podnieść rękę i powiedzieć, jestem dziennikarzem, nie jestem nieprzyjacielem. Aber das interessiert sie nicht. Ale to nie będzie ich interesowało. Und so ist es auch hier. I tak samo sprawa ma się tutaj. Unsere Position von Natur aus ist Feind gegen Gott. Nasza pozycja, nasze nastawienie z natury jest być nieprzyjacielem Bożym. Und jeder von uns, der hier jetzt, hat diese Position vor Gott gehabt. I każdy z nas, który tutaj jest, miał takie stanowisko wobec Boga. Ich hoffe nicht, dass jemand noch hier ist, der immer noch diese Position vor Gott hat. Mam nadzieję, że nie ma nikogo tutaj na tej sali, który po dzień dzisiejszy ma takie nastawienie wobec Boga. Sonst kommst du ewig in die Hölle. Bo inaczej na wieki znajdziesz się w piekle. Du kannst nichts tun, du bist kraftlos. Ty nie potrafisz nic czynić, jesteś bezsilny. Du bist ohne Gott. Jesteś bez Boga. Du bist von Natur aus Sünder. Jesteś z natury grzesznikiem. Und du bist Feind. I jesteś nieprzyjacielem. Aber auch wir Gläubige, die gerettet sind, ale także my wierzący, którzy jesteśmy zbawieni, wollen nie vergessen, nie chcemy nigdy zapomnieć, dass das unsere Position war. Że taka była nasza pozycja. Das macht uns klein, to czyni nas bardzo małymi, und Gott groß. A Boga bardzo wielkim. Wer sind wir? Kimże jesteśmy? Gottlos, kraftlos, Feinde, Sünder. Bezbożni, bezsilni, nieprzyjaciele i grzesznicy. Aber jetzt wollen wir unseren Blick wenden zu dem, was Gott gemacht hat.
Ale teraz chcemy skierować nasz wzrok na to, co uczynił Bóg. Dieser Abschnitt ist voll von Segnungen des Gläubigen. Ten fragment jest pełen błogosławieństw dla wierzącego. Im griechischen Text ist das erste Wort Rechtfertigung. W greckim to pierwsze słowo jest usprawiedliwienie. Ich zähle es nur einmal auf, damit wir sehen, was für eine Fülle es ist. Ja bym teraz chciał wymienić te rzeczy po kolei, tylko już po to, abyśmy widzieli, cóż to jest za pełnia. Erstens gerechtfertigt. Po pierwsze usprawiedliwieni. Frieden mit Gott, zweitens. Po drugie pokój z Bogiem. Zugang zu Gnade, drittens. Po trzecie dostęp do łaski. Hoffnung der Herrlichkeit, viertens. Nadzieja chwały, czwarte. Fünftens, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Po piąte, miłość Boża została rozlana do serc naszych. Sechstens, po szóste, der Heilige Geist, eine göttliche Person, wohnt in mir. Duch Święty, więc boska osoba mieszka we mnie. Siebtens, wir sind mit Gott versöhnt. Po siódme, jesteśmy pojednani z Bogiem. Achtens, wir sind gerettet. I po ósme, jesteśmy zbawieni. Kannst du das fassen? Potrafisz to pojąć? Wer sind wir gewesen von Natur? Kimże byliśmy z natury? Und jetzt? A teraz? Öffnet sich ein Meer der Segnungen Gottes. Otwiera się nam morze błogosławieństw Bożych. Ich habe es jetzt nicht mit den Versen angegeben, ihr müsstet es noch einmal zu Hause genau anschauen. Ja teraz nie podałem przy tym wersetów, musicie sobie to w domu jeszcze raz się temu przyjrzeć. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Ale teraz zajmiemy się czymś decydującym. Ich habe es nicht genau gezählt, ich meine 10 oder 11 Mal. Nie dokładnie liczyłem, ale myślę, że było, czy jest tego 10 czy 11 razy. Wird alles, was uns zufließt an Segnungen, jest wszystko, co jakby spływa do nas jako błogosławieństwo, direkt verbunden mit dem Herrn Jesus. Że to wszystko jest bezpośrednio powiązane z osobą Pana Jezusa. Vers 1, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wiersz pierwszy, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Vers 2, durch den. Wiersz drugi, dzięki któremu. Vers 6, denn Christus. Wiersz szósty, wszak Chrystus. Und so weiter und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Ohne Jesus haben wir nichts. Bez Jezusa niczego nie posiadamy. Und mit Christus haben wir alles. A z Chrystusem posiadamy wszystko. Man kann mit den Menschen über Gott sprechen. Można z ludźmi rozmawiać o Bogu. Aber an dem Herrn Jesus scheiden sich die Geister. Ale jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa, wtedy rozdzielają się duchy. Es ist etwas Wunderbares, was wir hier vor uns haben. Jest to coś cudownego, co mamy tutaj przed sobą. Es ist jetzt nicht genug Zeit, aber ich möchte euch anregen. Nie mamy teraz wystarczająco czasu, ale chcę was zachęcić. Einmal jeden Abschnitt in seinem Ende hier anzuschauen bis Kapitel 8. Abyście przyjrzeli się każdemu z tych już na początku wymienionych fragmentów z tym każdym końcem. Ende Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 8. Kapitel 6? 6, 7, 8, alle Kapitel. Koniec każdego rozdziału, 5, 6, 7 i 8. Sie verbinden uns mit Gott. One łączą nas z Bogiem. Aber sofort wird gesagt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ale natychmiastowo jest tam dodane przez Pana Jezusa Chrystusa. Noch einmal. Ohne den Herrn Jesus haben wir nichts. Jeszcze raz. Bez Pana Jezusa niczego nie posiadamy. Aber mit dem Herrn Jesus haben wir alles. Ale z Panem Jezusem posiadamy wszystko. Was bedeutet Rechtfertigung? Co oznacza usprawiedliwienie? Rechtfertigung bedeutet, dass Gott nicht mehr dich und mich sieht. Usprawiedliwienie oznacza, że Bóg nie widzi już ani mnie, ani ciebie, sondern er sieht in Herrn Jesus. Ale on widzi w nas Pana Jezusa. Römer 8 fasst das zusammen.
Rzymian 8 rozdział ten fakt streszcza. Es ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Że nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Pierwszy wiersz. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal in einem Röntgenapparat gewesen seid. Nie wiem, czy byliście już w takim aparacie rentgena. Du bekommst eine Schürze. Otrzymujesz taką ochronę. Damit ein Schutz da ist vor den Röntgenstrahlen. Aby była taka ochrona właśnie przeciwko tym promieniom rentgena. Die Augen Gottes sind auch wie Röntgenstrahlen. Oczy Boże są też jakby w obrazie tymi promieniami rentgena. Sie durchdringen alles. One przenikają wszystko. Und trotzdem sage ich, ich stehe vor Gott. A jednak mogę powiedzieć, stoję przed Bogiem. Warum? Dlaczego? Weil Christus für mich gestorben ist. Ponieważ Chrystus umarł za mnie. Rechtfertigung ist eine wunderbare Wahrheit. Usprawiedliwienie to jest cudowną prawdą. Sie hat ihre Quelle in der Gnade Gottes. Ta prawda posiada swoje źródło w łasce Bożej. Wir sehen das, ich glaube, Kapitel 3, Vers 24. Myślę, że widzimy to w trzecim rozdziale, w wierszu 24. Sie hat ihre Grundlage i posiada swój fundament in seinem Blut. W jego krwi. Vers 9, Kapitel 5, durch sein Blut gerechtfertigt. Wiersz 9, tutaj naszego 5 rozdziału, usprawiedliwieni krwią jego. Die Hand, die dieses erfasst, die Rechtfertigung, i ta ręka, która jakby się chwyta tego usprawiedliwienia, ist Kapitel 5, Vers 1, aus Glauben, auf dem Grundsatz von Glauben. To widzimy w pierwszym wierszu 5 rozdziału, jest wiara, ponieważ napisane jest z wiary. Der Beweis der Rechtfertigung, a dowód usprawiedliwienia, ist Kapitel 4, Vers 25, wegen unserer Rechtfertigung auferweckt worden ist. Dowodem tego usprawiedliwienia jest to, że Pan Jezus został wzbudzony z martwych, to mamy w 4 rozdziale w wierszu 25. Niemand von uns könnte von Rechtfertigung sprechen, wenn Christus noch im Grabe ist. Żaden z nas nie mógłby w ogóle mówić o usprawiedliwieniu, jeżeli Chrystus pozostałby w grobie. Und jetzt zum Schluss noch eine Stelle aus Kapitel 8 bezüglich der Rechtfertigung. I na koniec jeszcze co do usprawiedliwienia, miejsce z Rzymian z 8 rozdziału. Die Rechtfertigung ist auch verbunden mit der höchsten Instanz. Że usprawiedliwienie także jest powiązane z tą najwyższą instancją. Vers 34. To mamy w 34 wierszu. Gott ist es, der rechtfertigt. Gdyż Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Wenn hier in Mikow ein Unfall passiert, gdyby tutaj w Mikołowie wydarzył się jakiś wypadek, dann gibt es vielleicht, ich weiß es nicht, hier ein Gericht. To nie wiem, czy tak jest, ale być może tutaj u was jest sąd. Dann gibt es ein nächstes Gericht vielleicht in Warschau. Potem może wyższy jakiś sąd jest jeszcze w Warszawie. Und ihr seid auch in Europa. Jesteście też w Europie. Dann ist es noch nicht genug. Dann kann ich auch noch zum Europäischen Gerichtshof gehen. To jeszcze nie wystarczy. Mogę też iść do sądu europejskiego. Aber wir haben keine Instanzen zu überwinden. Ale my nie musimy przechodzić przez te różne instancje. Wir haben sofort Rechtfertigung von der höchsten Instanz. My otrzymaliśmy natychmiastowo usprawiedliwienie od tej najwyższej instancji. Gott ist es, der rechtfertigt. Niemand kann es verhindern. Bóg jest tym, który usprawiedliwia i nikt nie może mu się sprzeciwić. Durch Glauben przez wiarę haben wir jetzt Frieden mit Gott. Nie, przepraszam, drugi wiersz. Przez wiarę mamy teraz pokój z Bogiem. Was bedeutet das? Przepraszam, pierwszy wiersz. Co to oznacza pokój z Bogiem? Frieden mit Gott. Pokój z Bogiem. Wir waren Feinde, oder? Byliśmy przecież nieprzyjaciółmi, prawda? Es ist eine Schönheit in diesem Ausdruck. W tym wyrazie znajdujemy pewną piękność. In der deutschen Übersetzung haben wir deswegen eine Anmerkung. W niemieckim tłumaczeniu dlatego też mamy tam odnośnik. Und ich möchte, wir haben heute Morgen Johannes 1, Vers 1 gelesen. Chciałbym, ponieważ dzisiaj rano czytaliśmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz.
Und da haben wir gelesen, das Wort war bei Gott. Tam czytaliśmy, a słowo było u Boga. Der Herr Jesus, Logos, das ewige Wort, war gegenüber von Gott. Pan Jezus, ten Logos, to odwieczne słowo, było jakby naprzeciwko Boga. Und hier steht jetzt, dass wir Frieden gegenüber von Gott haben. A tu napisane jest dosłownie, że mamy jakby pokój naprzeciwko Boga. Ich möchte es vorsichtig sagen. Chciałbym wyrazić się ostrożnie, weil wir es eigentlich nicht in unser Herz fassen können. Ponieważ właściwie nie potrafimy pojąć tego w naszym sercu. Wir haben heute Morgen es gesungen. Wir treten vor dein Angesicht. Dzisiaj rano śpiewaliśmy o to. Przystępujemy dzisiaj przed Twoje oblicze. Wir können Gott, możemy Boga, in die Augen schauen. Oglądać, patrzeć mu w jego oczy. Kannst du das fassen? Potrafisz to pojąć? Der ewige Gott, ten wieczny Bóg, der Allmächtige, ten wszechmocny, der ein unzugängliches Licht bewohnt, który mieszka w świetle nieprzystępnym. Mit diesem Gott hab ich, hast du Frieden. Z tym Bogiem posiadam ja i posiadasz ty pokój. Mach dich das dankbar? Czy czyni ciebie to wdzięcznym? Mach dich das glücklich? Czy czyni ciebie to szczęśliwym? Niemand. Nikt kann uns diesen Frieden rauben. Nie może odebrać nam tego pokoju. Aber durch unseren Herrn Jesus Christus. Ale posiadamy ten pokój przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Keine Segnung dürfen wir von der Person des Herrn trennen. Żadnego błogosławieństwa nie możemy czy nie potrafimy odłączyć od osoby Pana Jezusa. Der erste Vers hat seinen Beginn in der Vergangenheit. Pierwszy wiersz ma swój początek w przeszłości. Jetzt kommen wir in die Gegenwart. Teraz przechodzimy do teraźniejszości. Vers 2. Wiersz drugi. Durch den Herrn Jesus haben wir mittels des Glaubens auch Zugang zu dieser Gnade. Dzięki Panu Jezusowi mamy też dostęp przez wiarę do tej łaski. Was bedeutet Zugang? Co oznacza dostęp? Stellt euch einmal vor, wyobraźcie sobie, ihr heiratet einen Bankdirektor. Że wychodzicie za mąż za dyrektora banku. Wenn du heute zur Bank gehst, jeśli dzisiaj pójdziesz do banku, du brauchst eine Scheckkarte, potrzebujesz jakiś szek, aber es geht nur die erste Tür auf für den Geldautomat. Ale otwiera się w banku tylko pierwsze, otwierają się tylko pierwsze drzwi, żeby mieć dostęp do bankomatu. Du willst noch etwas weiter gehen? Chcesz iść jeszcze dalej? Keine Chance. Ale nie masz żadnej szansy na to. Aber jetzt bist du mit einem Bankdirektor verheiratet. Ale teraz jesteś połączony z dyrektorem banku. Und er gibt dir eine Karte. I ten dyrektor daje tobie taką kartę. Und du kommst in die Bank. Przechodzisz do banku. Sofort kommt Sicherheitsdienst. Od razu tam jakaś straż się pojawia. Was machen Sie hier? I mówią do ciebie, cóż pan czy pani tu czyni? Und du gehst zu der Tür. A ty idziesz do drzwi. Auf. I one się otwierają. Du gehst weiter. Ty idziesz dalej. Links ist der Raum mit Gold. Po lewej stronie jest pomieszczenie z złotem. Du gehst rein. Ty tam wchodzisz. Rechts ist der Raum mit Geld. Po prawej jest pomieszczenie z pieniędzmi. Und so weiter. I tak dalej. Das sagt dieser Vers aus. To właśnie to ten wiersz wyraża. Wir haben Zugang, wir haben die Karte. My mamy dostęp, posiadamy kartę. Nicht für den Bankdirektor. Nie dla dyrektora banku oczywiście. Wir brauchen kein Gold, wir brauchen kein Geld. Nie potrzebujemy złota czy tych pieniędzy. Wir haben Segen des Himmels. Posiadamy błogosławieństwa niebios. Aber ich komme kurz zur Praxis, das ist nicht das Thema. Ale ja teraz króciutko, chociaż nie jest to naszym tematem, przyjdę do praktyki. Nutzen wir diese Karte auch? Czy my też czy korzystamy też z tej karty? Wir haben Gnade um Gnade um Gnade um Gnade.
Otrzymaliśmy łaskę za łaską, za łaską, za łaską. Eine Gnade löst die andere ab. Jedna łaska zamienia drugą łaskę. Wir müssen nur zugreifen. Tylko musimy się tego uchwycić. Welch ein wunderbares Teil durch den Herrn Jesus. Cóż za cudowny dział przez Pana Jezusa Chrystusa. Aber jetzt kommt noch ein Wort vor uns in diesem Vers 2. Ale w tym drugim wierszu jeszcze dalsza myśl, dalsze słowo się nam przedstawia. Wir kriechen nicht durch den Raum. My nie chodzimy na czworakach przez to pomieszczenie. Sondern es heißt hier, in welcher wir stehen. Tylko jest napisane, w której stoimy. Ich möchte das versuchen zu illustrieren mit der Stiftshütte. Chciałbym spróbować to zobrazować z namiotem zgromadzenia. Die Bretter des Heiligtums, te deski świątyni, sind ein Bild der Gläubigen. Są obrazem wierzących. Holz, drzewo czy drewno, überzogen mit Gold, które było obłożone złotem, auf Füßen, stało na stopach, na nogach, von Silber, które były ze srebra. Ein Bild der Erlösung, des Preises, der bezahlt ist. Jest to obrazem zbawienia, tej ceny, która została zapłacona. Und diese Bretter stehen im Heiligtum. I te drewna, te deski stały w świątyni. Verbunden durch den mittleren Riegel. Połączone przez tą wewnętrzną czy środkową krążek, tak. Und so sind wir auch im Bild, haben wir Zugang zum Heiligtum und stehen. I tak samo i my mamy dostęp do świątyni i stoimy. Und jetzt richtet sich unser Blick in die Zukunft. A następnie nasz wzrok jest skierowany w przyszłość. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Das ist die Zukunft, die vor uns liegt. To jest właśnie ta przyszłość, która jest przed nami. Das Wort rühmen kommt in diesem Abschnitt dreimal vor. To słowo chlubić się, czy chlubimy się, pojawia się trzy razy w tym fragmencie. Es ist ein nicht so einfaches Wort. To wcale nie jest aż takie proste słowo. Ich mache es einmal ganz einfach. Ja spróbuję to uczynić łatwym. Wenn die Mama gut gekocht hat, jeśli mamusia dobrze gotowała, dann können wir einmal das Essen rühmen. To może być tak, że pochwalimy to jedzenie. Das bedeutet also ganz einfach gut sprechen von. Dosłownie to oznacza po prostu mówić dobrze o. Hervorheben. Albo tą rzecz podkreślić, wywyższyć. Das freut die Mama manchmal. To mamusie też nieraz zadowoli. Wir machen es oft umgekehrt. Wir sagen, was nicht gut geschmeckt hat. My nieraz czynimy na odwrót. Mówimy o tym, co nam nie smakowało. Aber das ist nicht so schön. Ale to nie jest takie fajne. Hier sollen wir sprechen von dem, was Gott uns geschenkt hat. Tu powinniśmy mówić o tym, co Bóg nam podarował. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Czym nasze serce jest pełne, to wypływa z naszych ust. Stimmt das? Czy jest tak? Sehen wir, was für eine Fülle hier ist? Czy widzimy, jaką pełnię znajdujemy tutaj? Es ist erst der zweite Vers. A dopiero jesteśmy w drugim wierszu. Hoffnung der Herrlichkeit. Nadzieja chwały. Was bedeutet das? Co to oznacza? Wir haben es in der Offenbarung ein wenig betrachtet. W tej księdze objawienie troszeczkę mogliśmy o tym rozważać. Gott beschreibt uns die Hoffnung der Herrlichkeit mit dem, was nicht mehr sein wird. Bóg opisuje nam nadzieję chwały słowami, które opisują nam tego, czego nie będzie. Kein Tod, kein Schmerz, keine Trauer, keine Träne. Nie będzie śmierci, bólu, smutku, łzy. Kein Fluch. Przekleństwa. Alles weggetan. To wszystko będzie usunięte. Das erwartet uns. Właśnie to nas oczekuje. To czeka na nas. Was für eine Hoffnung liegt vor uns. Cóż za nadzieja jest przed nami. Jetzt denken wir wahrscheinlich, wenn wir Vers 3 lesen. A teraz prawdopodobnie, gdy czytamy trzeci wiersz,
Das passt nicht in diesen Abschnitt. Że ten wiersz nie pasuje do tego fragmentu. Wir sprechen gut von Trübsalen. Mówimy dobrze o uciskach. Was bedeutet das? Co to oznacza? Es heißt doch in Jakobus 1, Vers 2, Przecież w Jakuba pierwszym rozdziale, drugim wierszu jest napisane. Lieber lesen, damit wir es besser. Lepiej to przeczytamy, żeby to móc lepiej zacytować. Wir sollen es für Freude achten, wenn wir in mancherlei Prüfungen fallen. Jakuba, pierwszy rozdział, drugi wiersz. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. W niemieckim, gdy w nie wpadacie. Das passt. To pasuje. Aber dann heißt es in Hebräer 12, ale w Hebrajczyków 12 rozdziale jest napisane, Vers 11, wiersz 11, erster Teil, pierwsza połowa, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Was stimmt? Cóż więc jest prawdą? Gottes Wort ist manchmal einfacher als wir denken. Słowo Boże czasami jest prostsze niż myślimy. Beides stimmt. Obie rzeczy są prawdą. In Römer 5 und Jakobus 2 geht es nicht um die Zeit in der Prüfung. W Rzymian 5 i Jakuba pierwszym rozdziale nie chodzi o czas, konkretnie ten czas, w którym się znajdujemy w tym doświadczeniu, sondern wir haben gesungen in deine Wahrheit für uns ein. Ale śpiewaliśmy wprowadź nas w prawdę twoją. Und lass sie dann dem Glauben Richtschnur sein. I spraw, aby ona następnie była miarodajna dla naszej wiary. Hier haben wir die Grundlage, die Wahrheit, nicht die Praxis. Tutaj znajdujemy ten fundament, tą prawdę, nie praktykę, życie praktyczne. Und warum rühmen wir uns der Trübsal oder freuen wir uns der Prüfung? Dlaczego więc chlubimy się też z ucisków albo radujemy się z tych doświadczeń Jakuba 1? Ich versuche das auch einfach zu erklären. Spróbuję to też prostymi słowami wytłumaczyć. Stellen wir uns vor, ich bin von Beruf Brückenbauer. Wyobraźmy sobie, że z zawodu jestem budowniczym mostów. Jetzt wird hier in Polen eine neue Autobahn gebaut. Teraz wyobraźmy sobie, że w Polsce budowana jest nowa autostrada. Ich soll berechnen eine Brücke für 40 Tonnen. Mam obliczyć most, który ma wytrzymać 40 ton wagi. Die Brücke ist fertig. Most jest gotowy. Ich schaue die Brücke an. Ja patrzę na ten most. Ich bin begeistert. Jestem zachwycony. Jetzt kommt der polnische Verkehrsminister. Teraz przychodzi polski minister transportu. Und schüttelt die Hand. I podaje mi rękę. Und es ist alles wunderbar. I wszystko jest cudowne. Auf einmal sehe ich auf der Autobahn. Ale nagle widzę, jak na autobahnie. Kommt ein großer LKW. Przejeżdża tam wielka ciężarówka. Steht ganz dick drauf 40 Tonnen. I tam jest wyraźnie napisane 40 ton. Und ich sage nein, nicht rüberfahren, nicht rüberfahren. Ja mówię nie, nie wolno tutaj przejeżdżać. Der Verkehrsminister ist erschrocken. Ten minister transportu się przestrasza. Ich dachte, sie haben die Brücke für 40 Tonnen gebaut. Ja i mówię, myślałem, że pan zbudował ten most na 40 ton. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Tak, ale nie jestem pewny. Jetzt kommt die Verbindung zu diesem Vers. I teraz chcę to powiązać z tym wersetem. Der Glaube wird erprobt. Warum? Wiara jest doświadczana. Dlaczego? Um zu beweisen, dass Gottes Brücke 40 Tonnen aushält. Aby udowodnić, że Boży most wytrzyma te 40 ton. 40 Jahre durch die Wüste. 40 lat przez pustynię. Und die Brücke hält. I ten most wytrzymał. Jeden Tag gab es Manna.
Codziennie była manna. Eure Füße waren nicht geschwollen. Ich nogi nie spuchły, czy stopy nie spuchły. In der Prüfung können wir das nicht so leicht sagen. Będąc w doświadczeniu, nie potrafimy tego tak prosto powiedzieć. Aber wir sind hier im Grundsatz, damit wir lernen von Gott. Ale znajdujemy się tutaj w tej zasadzie, abyśmy uczyli się od Boga. Ein Schwert, was nur auf dem Schrank liegt, wird stumpf. Miecz, który tylko leży na szafie, z czasem stanie się tępy. Ein Schwert muss erprobt werden im Kampf. Miecz musi być doświadczony w walce. Und ich kann sagen, nicht aus mir. I ja mogę powiedzieć nie z siebie samego. Gottes Brücke hält. Że Boży most się utrzyma. Aber ich habe das Bild der Brücke auch benutzt, um jetzt einen zweiten Punkt zu zeigen. Ale ten obraz tego mostu użyłem też po to, aby pokazać nam drugi obraz. Wenn ich auf eine Brücke fahre, jeżeli ja udam się na most, dann kann ich manchmal nicht das Ende der Brücke sehen. To czasami jest tak, że nie jestem w stanie zobaczyć końca tego mostu. Aber auf einer Autobahn fahre ich einfach drüber, ohne das Ende zu sehen. Ale na autostradzie po prostu wjeżdżam na tą autostradę, nawet nie widząc końca. Ich vertraue, dass die Brücke nicht auf einmal endet. Ja ufam w to, że ten most nie skończy się tak nagle. Aber dieses Brücke, die wir hier vor uns haben, ale ten most, który mamy teraz tutaj przed nami, da kennen wir das Ende. My znamy ten koniec. Wir schauen es uns jetzt an. Akurat się niemu przyglądamy. Es ist wie eine Brücke mit vier Gliedern, mit vier Stücken. Jest to jakby most tworzący się z czterech członków, czterech części. Die Trübsal bewirkt ausharren. Ten ucisk powoduje czy wywołuje cierpliwość albo wytrwanie. Die Trübsal, die Prüfung führt uns in die Arme Gottes. Ten ucisk, to doświadczenie, czy to przeżycie wprowadza nas, czy prowadzi nas w ramiona Boże. Ein Kind, was noch nie auf den Boden gefallen ist, dziecko, które jeszcze nigdy nie spadło na ziemię, weiß nicht, wie der Trost bei der Mutter aussieht. Nie wie jak wygląda pociecha mamy. Ein Gläubiger ohne Prüfung kennt nicht das Herz Gottes. Wierzący bez takich prób czy doświadczeń nie zna serca Bożego. Ausharren bei Gott. Wytrwanie przy Bogu. Nächster Punkt. Następna myśl. Durch das Ausharren erhalten wir Erfahrung. Przez tą cierpliwość, czy to wytrwanie przeżywamy, czy napełniamy też się doświadczeniem. Erfahrung nicht bei Gott, sondern mit Gott. Tutaj nie doświadczenie nicht wie ausharren bei Gott, Erfahrung mit Gott. Nie jest tutaj doświadczenie przy Bogu, tylko doświadczenie z Bogiem. Ich bin mittlerweile mit meiner Frau 18 Jahre verheiratet. Ja w międzyczasie już jestem 18 lat mężem, żonaty. Ich habe viele Erfahrungen mit ihr gemacht. Mogłem z moją żoną już wiele doświadczyć. Und diese Erfahrung festigt unsere Verbindung. I to doświadczenie wzmacnia nasz związek. Und so möchte Gott auch, dass wir mit Gott Erfahrungen machen. Tak samo Bóg też chce, abyśmy mieli doświadczenia z Bogiem. Und wohin führt die Erfahrung? A do czego prowadzi doświadczenie? Die Erfahrung führt zum vierten Punkt, Hoffnung auf Gott.
Doświadczenie prowadzi do czwartej myśli, którą jest nadzieja w Bogu, nadzieja na Boga. Hoffnung geht es hier nicht so sehr darum auf das Kommen des Herrn Jesus. Nadzieja nie tak bardzo tutaj chodzi o to, żeby mieć nadzieję na przyjście Pana Jezusa, sondern Hoffnung in der Prüfung. Ale mieć nadzieję będąc w tym doświadczeniu. Und jetzt steht hier, die Hoffnung enttäuscht nicht. A dalej, oder beschämt nicht. Tutaj napisane jest, nadzieja nie zawodzi, albo można też przetłumaczyć, nie zawstydza. Jetzt sagst du vielleicht wieder, das kann nicht sein. Być może znów mówisz, ale tak nie może być. Der Arzt hat gesagt, es gibt keine Hoffnung. Lekarz powiedział, nie ma już nadziei. Mein Mann ist heimgegangen. Mój mąż odszedł do Pana. Meine Frau ist heimgegangen. Moja żona odeszła do Pana. Gott sei, sieht das auch. Bóg to też widzi. Wie wir denken. Jak my myślimy. Und was tut er? I co on wtedy czyni? Er richtet unseren Blick zu der Liebe Gottes. On kieruje nasz wzrok ku miłości Bożej. Und wo können wir die Liebe Gottes sehen? A gdzie możemy oglądać miłość Bożą? Wenn du jemals sagst, das stimmt nicht. Jeśli kiedykolwiek mówisz, to nie jest prawdą. Dann blicke zurück nach Golgatha. To popatrz wstecz na Golgotę. Und hier heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. A tu napisane jest, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Das ist ein wunderbarer Vers. To jest cudowny wiersz. Stellt euch einmal vor, ich mache es jetzt nicht, ich würde das hier schön ausgießen. Wyobraźcie sobie to, ja tego teraz nie uczynię, że tą szklankę wody bym tutaj wylał. Was bedeutet das? Co to oznacza wylać? Wenn du es machst, jeśli ty to uczynisz, dann schimpft die Mama. To mamusia będzie ciebie ochrzaniać. Wenn ich etwas ausgieße, jeśli ja coś wylewam, dann ist es sozusagen nicht wieder zurückzuholen. Jest to wtedy tak, że nie da się tego wrócić z powrotem. Es ist ausgegossen. Jest to wylane. Und so hat Gott seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen. I tak więc Bóg wylał swoją miłość do serc naszych. Unser Herz zu groß für alle Dinge. Nasze serce jest zbyt wielkie dla wszystkich rzeczy. Zu klein, als dass es dich umfinge. To jest, jest zbyt wielkie dla rzeczy tego świata. To znaczy, świat nie jest w stanie zaspokoić nasze serc, ale jest zbyt małe, żebyś ty mógł je po prostu zadowolić całkowicie. Ty masz zawsze o wiele więcej. To jest taka pieśń w niemieckim. Und jetzt sagst du, ja, ich spüre nichts von dieser Liebe. Ale ty może mówisz, nic nie odczuwam o tej miłości. Aber Glaube an Gott ist kein Gefühl. Ale wiara w Boga to nie jest uczucie. Ich fühle im Moment auch nicht, dass meine Frau mich liebt. Ja też obecnie nie czuję, że moja żona mnie miłuje. Wir sind so weit auseinander. Jesteśmy od siebie tak bardzo oddaleni teraz. Aber ich weiß, dass sie mich liebt. Ale ja wiem, że mnie miłuje. Nicht wegen eines Gefühls. Nie z powodu jakiegoś uczucia. Und viel, viel mehr wissen wir, dass Gott uns liebt. A o ile więcej wiemy, że Bóg nas miłuje. Hier kommt zum ersten Mal Liebe Gottes vor. Tutaj in diesem Brief. Po raz pierwszy raz w tym liście pojawia się miłość Boża, czy miłość Boga. Und zum ersten Mal der Heilige Geist. I też po raz pierwszy raz osoba, czy słowo Duch Święty. Die Liebe Gottes wird bewiesen durch die Innewohnung einer göttlichen Person. Miłość Boża jest udowodniona przez mieszkanie boskiej osoby w nas. Gehst du morgen wieder zur Schule? Czy ty jutro pójdziesz do szkoły? Noch nicht. Noch nicht, ihr habt hier Ferien? Ja, erst Anfang September. Okay. Aber du gehst morgen spielen, ja? Ale, dobrze, ale jutro pójdziesz się bawić. Und denk daran, der Heilige Geist, eine göttliche Person, ist dabei. Ale pamiętaj o tym, Duch Święty, boska osoba jest przy tym. Das ist nicht zum Erschrecken. To nie jest po to, aby nas przestraszać, sondern es ist die wunderbare Kraft Gottes, die in mir wohnt.
Ale jest to ta cudowna siła czy moc Boża, która w nas mieszka. Ihr seht, wie die Zeit vorangeht. Widzicie, jak czas posuwa się do przodu. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten. Mam nadzieję, że macie jeszcze parę minut. Denn Christus, Vers 6, ponieważ Chrystus, wiersz 6, ist zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. On we właściwym czy w wyznaczonym czasie umarł za bezbożnych. Die bestimmte Zeit hatte Gott ausgesehen, ausersehen. Ten właściwy czy przeznaczony czas to wybrał sobie Bóg. Paradies? Raj? Der Mensch hat versagt. Tam człowiek zawiódł. Ohne Gesetz? Następnie będąc bez zakonu. Der Mensch hat versagt. Wtedy człowiek też zawiódł. Sinnflut. Ponieważ nastąpił potop. Die gereinigte Erde? Oczyszczona ziemia. Noe? Versagt. Zawiódł. Gott erlöst ein Volk. Bóg wybawia pewien lud. Sie wollen ein Gesetz. Oni pragną zakon. Und der Mensch versagt. I człowiek znów zawodzi. Gott redet durch den Sohn. Bóg przemawia przez Syna. Und der Mensch bringt ihn ans Kreuz. A człowiek zaprowadza go na krzyż. Und in dieser Zeit, zu dieser bestimmten Zeit, i to właśnie w tym wyznaczonym czasie, kommt die ewige Erlösung Gottes zum Vorschein. Objawia się to wieczne zbawienie Boże. Wie wunderbar ist diese Gnade. Jakże cudowna jest ta łaska. In Vers 7 vergleicht der Apostel Paulus oder setzt die Liebe Gottes in Gegensatz zu der möglichen Liebe eines Menschen. W 7 wierszu apostoł Paweł porównuje czy wstawia jakby w przeciwieństwie miłość Bożą do miłości człowieka. Stellen wir uns die größte Liebe eines Menschen vor. Wyobraźmy sobie największą czy najwyższą miłość ludzką jakiegoś człowieka. Dann kommt in Vers 8 Gott aber. To jednak w wierszu 8 czytamy dalej Bóg zaś, czy Bóg jednak. Die Liebe eines Menschen ist wie Schnee in der Sonne. Miłość człowieka to jest tak jak śnieg w obliczu słońca. Das kann man nicht vergleichen. Tego nie da się porównać. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ein wunderbare Tatsache. Jest to cudowny fakt. Wenn wir jeweils an der Liebe Gottes zweifeln, jeśli kiedykolwiek wątpimy w miłość Bożą, dann überlegen wir gottlos, kraftlos, Feinde, Sünder. To pomyślmy, bezsilny, grzesznik, bezbożnik i nieprzyjaciel. Und trotzdem hat er uns gerettet. A jednak nas uratował, czy zbawił. In Vers 10, w wierszu 10, sehen wir dann, dass wir versöhnt sind. Widzimy następnie, że jesteśmy pojednani. Als wir noch Feinde waren. Gdy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi. Auch hier versuche ich es einfach zu sagen. Także i tutaj spróbowałbym to wyrazić prostymi słowami. Wer von den Kindern hat noch niemals mit seinen Geschwistern gezankt? Który z was, dzieci, tutaj jeszcze nigdy nie kłócił się ze swoim braterstwem? Rodzeństwem. Noch niemals gezankt, dann musst du jetzt aufzeigen. Jeśli jeszcze nigdy się z nimi nie kłóciłeś, to musisz teraz podnieść swoją rękę. Ich kann auch nicht aufzeigen. Ja też nie mogę podnieść ręki. Und jetzt kümmert sich der Vater darum, dass zwei Kinder gezankt haben. I teraz ojciec troszczy się, czy zajmuje się tą sprawą, jeśli dwóch dzieci jego się kłóciło. Und jetzt, ich habe auch einen Bruder. Ja też mam jednego brata. Sagt mein Vater zu uns. Teraz mój ojciec mówi do nas. Ihr müsst euch wieder versöhnen. Musicie się ze sobą pojednać, albo pogodzić. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie ich mich manchmal mit meinem Bruder versöhnt habe.
A teraz pokażę wam, jak ja czasami pogodziłem czy pojednałem się z moim bratem. Mein Bruder ist Damian, ja? Moim bratem jest Damian. Und ich sage, ja, wir waren wieder. Das ist Versöhnung eines Menschen. Tak się tak się godzą ze sobą ludzie. Aber wir sind mit Gott versöhnt bedeutet, ale być pojednanym z Bogiem oznacza, Gott hat uns sozusagen in die Arme genommen. Że Bóg jakby nas wziął w ramiona. Können wir das verstehen? Czy potrafimy to zrozumieć? Daran wollen wir uns erinnern. Tą rzecz sobie przypominajmy. Vers 10 ist noch sehr schwierig, aber ich möchte jetzt aufgrund der Zeit das nicht noch weiter erläutern. Wiersz 10 jest jeszcze trochę trudny, ale ze względu na czas nie chciałbym tego tłumaczyć. Wir finden einmal den Tod des Herrn Jesus, aber auch sein Leben. Znajdziemy raz śmierć Pana Jezusa, ale też jego życie. Ich versuche nur anzudeuten, was gemeint ist. Ja chciałbym tylko zwrócić na to uwagę, o co chodzi. Sein Leben, unser Leben. Jego życie, nasze życie. Und in der Kraft seines Lebens leben wir auch jetzt. A w mocy jego życia teraz my również żyjemy. Aber es scheint auch anzudeuten, die zweite Bedeutung. Ale drugie znaczenie, które też możemy z tego wyciągnąć. Ich verbinde es mit Kapitel 8, Vers 34. Powiąże to z 8 rozdziałem, wierszem 34. Zweite Teil, der auch auferweckt worden, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Druga część, który z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Kann der Kläger noch bestehen? Czyż ten oskarżyciel może jeszcze się ostać? Wenn zu Rechten Gottes er den Herrn Jesus sieht? Jeżeli po prawicy Bożej on widzi Pana Jezusa? Er ist unser Rechtsanwalt. On jest naszym adwokatem. Und der andere Sachwalter, der andere Anwalt wohnt in unserem Herzen. A ten drugi adwokat to jest ten Duch Święty, który mieszka w naszych sercach. Der Heilige Geist. Duch Święty. Jetzt kommen wir aber zum Schluss. Ale teraz dochodzimy już do końca. Und der Schluss ist der absolute Höhepunkt. A ten koniec to jest już absolutnym szczytem wszystkiego. Ich habe noch überhaupt nicht über Vers 11 etwas gesagt. Ja jeszcze w ogóle nic nie powiedziałem na temat wiersza 11. Wir haben schon gelesen in Vers 3 am Anfang, nicht allein, aber das. Już w wierszu 3 czytaliśmy, a nie tylko to. Es gibt noch mehr. Ponieważ jeszcze jest jeszcze więcej. Und jetzt sage ich euch, es gibt noch mehr. Ale teraz wam powiem, jest jeszcze coś większego. Mehr als Rechtfertigung, Frieden, Zugang, Hoffnung und so weiter. Jest jeszcze więcej niż usprawiedliwienie, dostęp, pokój i tak dalej. Wie bitte? Proszę jeszcze raz? Ja. Tak. Wir kommen von den Segnungen jetzt zur Quelle der Segnungen. Ponieważ teraz przechodzimy od tych błogosławieństw do źródła błogosławieństw. Ich glaube, der Rhein, der große Fluss, ist, ich meine, über 2000 Kilometer lang. Ta wielka czy długa rzeka Rhein, jak dobrze pamiętam, jest długa ponad 2000 kilometrów. Wir sind jetzt in einer Stunde. My teraz obecnie w jednej godzinie 2000 Kilometer gelaufen. W obrazie jakby przeszliśmy wzdłuż te 2000 kilometrów. Im Bild. W obrazie. Und jetzt kommen wir endlich zur Quelle. A teraz wreszcie dochodzimy do źródła. Wir rühmen uns auch Gottes. Lubimy się też w Bogu. Aber sofort. Ale natychmiastowo wird es wieder verbunden durch unseren Herrn Jesus Christus. Jest to od razu połączone słowami przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Der Jesus möchte, dass wir nicht nur uns über die Segnungen freuen. Pan Jezus pragnie, abyśmy nie tylko cieszyli się z tych błogosławieństw. Das ist schon fast zu viel für uns. To już prawie, że jest już za dużo dla nas. Sondern er möchte, dass wir uns auch über Gott
den Geber freuen. Ale on pragnie, abyśmy też radowali się w Bogu, czy z Boga, mianowicie tego dawcy. Der Wert von einem Geschenk, wartość daru, macht sich aus dem, der schenkt. Jest, czy znajduje swoje właściwe, swoją właściwą wartość w tym, kto daje mi ten dar. Wenn ihr in mein Arbeitszimmer kommt, gdybyście weszli do mojego biura czy mojego pokoju, w którym pracuję, dann hängt mittlerweile kein Bild mehr von den Kindern, also gemaltes Bild von den Kindern an der Wand. W międzyczasie już nie wisi tam żaden obrazek namalowany przez moich dzieci. Aber als unsere kleinste Tochter, sie ist jetzt 10, malt nicht mehr, so 5 oder 6 Jahre alt war. Ale gdy moja najmłodsza córka, która teraz ma 10 lat, gdy miała 5-6 lat, hat sie mir fast jeden Tag ein Bild gemalt. To prawie codziennie namalowała mi jakiś obrazek. Und wenn ihr das Bild gesehen hättet, a gdybyście widzieli ten obrazek, ihr hättet es sofort weggeworfen. Wy byście od razu to wyrzucili. Es war nicht schön. To nie było nic fajnego, ładnego. Aber ich habe das Bild aufgehängt. Ale ja powiesiłem ten obrazek. Warum? Dlaczego? Weil es von meiner Tochter gemalt war. Ponieważ było to namalowane przez moją córkę. Der Wert eines Geschenkes misst sich nicht durch das Ergebnis, sondern durch den Schenkenden. Wartość daru nie mierzy się na wyniku czegoś, tylko na skutek czy na podstawie tego, który nam to coś daruje. Und so wollen wir auch dankbar über die Segnungen. I tak samo i my chcemy być wdzięcznymi z powodu tych błogosławieństw. Uns hinwenden zu dem ewigen Gott. Ale zwróćmy się do tego wiecznego Boga, der Geber aller guten Gaben ist. Który jest dawcą wszelkich dobrych darów. Gepriesen sei sein heiliger Name. Wysławione niech będzie jego święte imię. Oh.
pieśń numer 128. Pasterzu mój, bez serca się raduję, by śpiewem tym gorąco Ci dziękuję za Twoją dobroć, Panie. Prowadzisz mnie na swe zielone niwy, gdzie nie brak nic, więc jestem tak szczęśliwy i duszę. Przypoisz mnie, gdy słabę z utrudzenia, a Panie mój, przejrzystych gór strumienia, co nigdy nie wyczerpię się. Pieśń numer 136. Pójdź, święty Boży Synu, założyłeś sobie sam. Bożym jest mieszkaniem w duchu, Panie. Pieśń numer 138. Ojcze jest jeden nad wszystkimi, bo my zaufały Jego czyny i swego Syna za nas dał. Na Niego wciąż zabrał.
Thank you.
Pieśń numer 223 z dodatku. Pieśń numer 226 z dodatku. O nie, Ty się zbyt wyszły,
Oh,
Oh,
numer 115. Aleluja, chwał by Pana, na wieś mi mój.
Pieśń numer 133.